Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Beyond Two Souls. Kazirczycy? Kto? Badają ją teraz w tajnej bazie, znajdującej się w Feilongyang. Nie wiemy, gdzie to? Na jakim etapie są ich prace badawcze, ale wykryliśmy ogromne fluktuacje w infrawymiarze. Oznacza to, że kontaktują się z drugą stroną. Musimy zniszczyć kondensator i powiązaną z nim aparaturę. Od środka jeszcze może. Zniszczenie kondensatora nie zamknie samej szczeliny. Budowa kondensatora to czasochłonne przedsięwzięcie. Ta operacja zapewni nam przewagę w badaniach nad infrawymiarem i da pewność, że nikt nie wykorzysta go przeciw nam. Zakładam, że to jest strzeżony obiekt. Tak, bo będzie go ochraniało wojsko. Twój oddział. Oddział? Wprowadź ich, Marla. Hej, laska. Dobrze cię widzieć. O, moi kumple. Przydzielamy CIA. Cię do oddziału Claytona, lotnej jednostki do zadań specjalnych. Oczywiście oprócz Claytona wyruszacie samego. Wyruszacie pojutrze. Powodzenia. Uważaj na siebie. Naprawdę nie wiem, co zastaniesz po drugiej stronie. Nie martw się. Raczej nie zamierzam tam zostawać. Zarąbista odprawa. Przedstawił nam nas oddziałowi i koniec. Powiedział tylko co, gdzie, ale jak? Plan, jakieś działania? Po co? Ponieważ nie chcę cię stracić. Miło cię widzieć. Ze względu na misję. Postaram się, żeby Aiden cię nie zabił. Ale nie obiecuję. Dobrze. No, cudnie się zaczyna. No cóż, sam na to zapracowałeś. Taka prawda. Co się dzieje? Zaczyna mnie to nużyć. Skoro nie chcesz współpracować, zmuszony jestem cię zabić. Panie, co ty odwalasz? Oczywiście. Co tu się dzieje? Tak bym cię zabił. Ale mogłoby to być bezbolesne. A co, tak, zapali nas? Skazujesz się na powolną śmierć. Agonię w męczarniach. Pytam po raz ostatni. Dla kogo pracujesz? Aiden. Gdzie jesteś? Co tu się cholera dzieje? Bo tak skaczemy normalnie teraz po czasie, że tak to ujmę, że ja normalnie nie ogarniam, co tu się dzieje, kiedy się dzieje. To miejsce jest opuszczone! To my w ogóle jesteśmy w dobrym miejscu? Współrzędne się zgadzają! Burza się nasila! No co, ty serio? Co teraz? Przed ciebie! Jody! Niech Aiden znajdzie nam schronienie! Słyszysz, Aiden? No tu mi wygląda bezpiecznie względnie. Co to jest? Nie wiem. W każdym razie... Nie no, tutaj jest właśnie jakiś względnie bezpieczny ten... Aha... Co ja mam, kurka, wam narysować strzałkę na zaproszenie? Halo, tutaj! No strzałka z zaproszeniem, no autentycznie. Zaraz to zamarzniemy. Tutaj! Znajdź tam jakieś schronienie. Irytujące?
A, bo ona po prostu się źle czuje, dlatego, a nie dlatego, że jestem za daleko jako Aiden. Mi się przyciemnia ekran, Boże. O, patrzcie, jest jakiś szczelny dom. Tam jest jakiś dom! I to szczelny! Okej! Chodźmy! Hihi. Fajnie. Lecimy. Nie, naprawdę jest, że jak się nie ruszamy, to to nam z pewnością nie pomoże w terenie, który, wiecie, jest no zimny po prostu. Dobra, ja bym chciała jeszcze za pomocą Aidena sprawdzić, czy kogoś tam przypadkiem nie ma. Aha, nie, no oczywiście, że nie mogę. Rozumiem. Kurde, ale zimno! Co my tu robimy? To jakaś cholerna rybacka wiocha! Informator nas okłamał. Mówię ci! Lepiej się stąd ruszajmy, bo niedługo zamienimy się w sople. Od 3 dni łazimy po lodzie i wpieprzamy śnieg. I po co? Kurwa! To jest jakaś pierdolona farsa! Ej! Skończcie, kurwa, z tym narzekaniem! Nie tylko wam jest zimno do chuja! Zaraz zamarznę. Najpierw rozpalmy ognisko, a potem się kłóćmy do woli. Ona ma rację. Rozbijemy obóz i przeczekamy burzę. Spróbuję się połączyć z centralą. Powodzenia w taką zawieruchę. Tak, ja bym chciała za pomocą Aidena się tutaj rozejrzeć jeszcze. Jak mogę, to bym chciała wyjrzeć sobie, co jest na zewnątrz. Nie, no wątpię, żeby cokolwiek było ciekawego tutaj do zwiedzenia. Szczerze przyznam. O, jest znajdźka. Jezus Maria, ja to normalnie jestem dobra a propos znajdowania tych znajdziek, co? No, okej. Okay. Już miałam zacząć narzekać, że weź ci się kliknij, znajdźko. Ale dało radę bez tego. Dobra. Ryan, tak? Się? Nie, chwilę to potrwa w tej burzy. No, proste. Wciąż się gniewasz? Tak. Żebyś wiedział. Pewnie niczego to nie zmieni, ale... Ale jest mi przykro. Masz rację. To już niczego nie zmieni. Nie, no taka jest prawda, że same słowa... Same słowa niewiele zmienią w tym przypadku. Dopiero słowa, dopiero czyny będą miały znaczenie. Co my to mamy? Kawę? Herbatę? Zupę? No ważne, że mamy coś, dzięki czemu się możemy ogrzać, tak? Chociaż trochę gorzej, że tylko jeden termos. Co my tu mamy w tych plecakach? Co to jest? Co to jest, Jody? Okej, nie mam pojęcia, co ja żem zrobiła. Bez bicia przyznaję. Panowie, chcesz wam pomóc? O, mogę! Nareszcie. Jesteś, kurwa, geniuszem! Piona, Vince! Widziałaś, Jody? Serio, świetna robota. Cia. Nie, no ważne, że oni mają w ogóle coś właśnie, żeby ich ocieplić trochę. Dobra, nie mamy wyjść. Okay. Tak. Jest minus 40. Nie idę podziwiać widoku. To prawda, to trochę głupie, co w tej chwili powiedział. Załóż jeszcze ten drugi kaptur, przyda ci się, wierz mi. Naprawdę? Coś czuję, że skończy się nie najlepiej ta nasza podróż na stronę, że tak to ujmę. W sensie, wiecie, jakoś trafiliśmy tam. Mam to jakoś wejść, prawda? To nie jest tak, że mogę sobie wyważyć drzwi Aidenem. No. A, 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 a! Czekajcie, tutaj?
A, okej. O kurwa. Ajajaj. Kurwa, ale ginął. No. Plusem jest to, że w takiej temperaturze to raczej nie dostaniesz infekcji żadnej. O! Oj, oj! Niezbyt zręcznej sytuacji mnie przyłapują. Tak, ja akurat oczywiście wybieram podłe momenty, żeby się kawy napić, nie? Bo po co? Pomimo tego, że kawa dobra, słodziutka, taka jaką lubię. Ludu, możemy mieć problem, zwłaszcza, że zostawiliście my tu narty, mogli je zobaczyć. Bo w sumie nasz ubiór to, szczerze przyznam, Gdzie? Jest mniej widoczny. Konwój wozów opancerzonych minęli mnie. Jakim cudem wy ich nie zauważyliście? Nie. Wiem, że jest głośno, ale... Idziemy. Pójdziemy za nimi! Lala, a twój plecak? Halo, twój plecak? Nie masz znikąd, bo po prostu go nie masz ze sobą i tyle. Fajnie. Jody zostawiła plecak. Już coś czuję, że to się skończy podle. Może będzie miało to jakieś swoje konsekwencje po prostu, mam wrażenie. Jezus Maria, a ty normalnie nie prosto jeździsz. No, jest jakiś hangar. Bingo. Aiden, sprawdź, co jest w środku. Dobra. Jezus Maria, jak tutaj jest w cholerę kulka wodna. Jakoś tak ciężko... ciężko się steruję, mam wrażenie. O, łodzie podwodne. Są. No iść, że daleko. Ładują skrzynie do... Cholera wie... Łodzi podwodnych. To podwodnych? Prawda. To znaczy, że szczelina... Jest pod wodą. Tam Fajnie. Musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Wniosek? Trzeba się dostać na ten. Widzę chyba trzech. Oj. Niech Aiden ich zdejmie. O Jezus ma... Gdzie Aiden? Jest? Tutaj jestem. Dobra. Załatw ich. Okej. Nie ma problemu. Halo, mogę? Nie. Ciebie nie. Tego pana mogę opętać. Aha, tam widzę jednego typa. Właśnie tutaj. A tutaj chyba by się było najbardziej opłacalne zdjąć wpierw gościa, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie jest... Czekaj. Najpierw załatw żołnierzy. No, że w mordę, to on tu wszystkim steruje, w tym kamerami, no nie byłoby mądrze go wpierw załatwić? No, ale wyjdźże. No, ale dobra, skoro tak, to tak, no. Jak mi sami wybierają kolejność wykonywania działań, no to dobra. Nie będę taka. Czy jak ja ich załatwię? W sumie nie mogę ich dotykać. Nie mam, tylko mogę wyciągnąć broń z paska. W gruncie rzeczy. O, mam! Nice. Tinsu! No faktycznie, przecież to nikogo nie obchodzi. Czy uda mi się załatwić ich wszystkich, w sensie ich wszystkich, Boże. Czy uda mi się załatwić i za pomocą jednego zawsze mogę opętać kogoś innego, prawda? Czy ty możesz typie przyspieszyć? Było ich trzech łącznie, tak? Czyli to jest trzeci. Czyli już nikogo tu nie ma de facto, oprócz tego typa. Okej. Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Sorry. Czemu mnie nie ostrzegłeś? To... co teraz? Dajcie mi chwilę, okej?
Nie no, żartuję sobie, rzecz jasna, że gnoję kale. Ej, dobra, Jody, idziemy zwiedzać w takim razie. Skoro mamy chwilę do wykorzystania, to idziemy zwiedzać. Jestem ciekawa, czy coś tutaj ja znajdę ciekawego, ale chyba niespecjalnie. Hej ho, po bazie by się szło. Nie jestem pewna, czy tutaj w ogóle, wiecie, się opłaca coś ogarnąć ciekawego. Wezmę się, może przelecę jako Aiden, obejrzę, co ja tu mogę, czego nie mogę i w ogóle. Aha, tutaj to ja w ogóle nie mogę dalej podążyć, bo albo jestem za daleko od Jody, albo po prostu... Zapomnieliśmy o czymś? O czym ty mówisz? Zapomnieliśmy o twoim plecaku, to na pewno, ale tak poza tym to nie wiem, o co ci może chodzić, szczerze przyznam. No ale poruszaj się szybciej trochę, proszę cię, laska, to jest duża przestrzeń. Ja wiem, że masz, że jesteś ciężko ubrana, no ale bez przesady. Hello. Nie wiem, kto tu stoi dokładnie. To co? Na łódź? No, na łódź. W CIA przeszłam kurs pilotażu łodzi podwodnych. Może nią popłyniemy? Jasne, weźmy ich łódź, na pewno się nie kapną. Potrzebuję planu, a nie przepisu na samobójstwo. Jaki przepis na autozamach? Typie. Ja po prostu jestem 100 razy bardziej inteligentna niż ty. Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo, na pewno się na to nabiorą. Tak wiem. Marne szanse. Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? Okej. Przebierzesz się, dobrze. I co dalej? Wy też się przebierajcie. Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z nami? W tej łodzi są dwa miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest ten rozkaz, Nick. A może będzie jakieś odkupienie ze strony Ryana, co? A, przepraszam bardzo, ja muszę tutaj coś robić. Myślałam, że będzie scenka bardziej, niż że ja faktycznie coś będę musiała robić. Wiesz, że możemy stamtąd nie wrócić. No, ryzyko zawodowe. Tak. Wiem to od początku. Zwisa, kurczę, rękoma do dołu. Przejdź niżej, baza musi być blisko. O, żeż mordę, ja tym steruję. Dobra, wpierniczymy się na jakieś skały na bank. Baza będzie nisko, co? Jezus. Wow. Nic nie widać. Ej, tam, coś tam oświetla. Coś tam oświetla, spoko. Fajnie by było zejść właśnie niżej, a to jest trochę trudne. Czekajcie, wezmę, o może tak? Patrzcie, no jest ładnie oświetlony korytarzyk jaskiniowy jakiś. Nie, tam gadanie, że nic nie widać. Tylko właśnie trochę jest ciężko określić naszą pozycję. Z reguły, wiecie, w tego typu grach ogólnie jak dostajemy możliwość pływania jakimś jakąś łodzią właśnie podwodną albo jeżdżenia jakimś pojazdem, to z reguły mamy widok kamery za perspektywę mamy trzeciej osoby i to nie bez powodu, po prostu lepiej widać, co my robimy, na Boga, w ogóle. Tam, widzisz światła? No, teraz nie, weź mi kurczę ten. Daj lepszy widok. To nie było pytanie. Gdzie mam wpłynąć? Nie wiem, idę na dół. W sensie my wiemy, że nas złapią już, więc...
Imponujesz mi. Niewielu zniosłoby taki ból. Może... No chyba jesteśmy po prostu na łodzi, podwodnej. No, na to wygląda. Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał? I skąd wiesz o istnieniu tej bazy? Z 4 liter, typie. Muszę też wiedzieć, co się stało, gdyż masz pole inhibicyjne. Wróżką jestem z gwiazd wyczytałam. Wróżką jestem z gwiazd wyczytałam. Odwalże się. Nazywam się Holmes. Jody, nie. Jody Holmes. Agentka 894732. Jestem CIA. Podjęłam wybór, wygadałam się, żeby nie cierpiał. Więc CIA wie o naszych badaniach. No tak się złożyło. Ups. A ta istota uwięziona w polu inhibicyjnym? A cholera wie. Ja nawet nie wiem, co to, o co chodzi z tym polem. Stary. Ej, jesteś też, robaczku. A, co? On jest uwięziony w tym momencie? Czyli Amerykanie też zdążyli odkryć to zjawisko. Muszę powiadomić dowództwo. Kiedy wrócę, dokończymy naszą konwersację. Przykro mi, Ryan. Dobra, już kistem. Bywa. Podjęłam decyzję, że właśnie no powiem, żeby nie cierpiał, więc bywa. W sensie, wiecie, nie spodziewam się, że od razu powie wszystko, ale nie żałuję tej decyzji. Co teraz? Niszczymy kondensator i uciekamy. Jak zamierzasz to zrobić? Magia, typie, magia. Między innymi. Ale wymyślę coś. Podoba mi się jego mina. Jeszcze w tej czapce po prostu pasuje perfekcyjnie. Guten Tag, meine Freunde. Dobra, tam to chyba nie. Tu jest gościu, którego mogę opętać. A to nie jest przypadkiem ten gość, który... Tak, to jest ten gość, kto mnie przesłuchiwał. Co? Ale... Chodź za mną. Dobra. W którą stronę my idziemy? Nie mam pojęcia. Udało się. Teraz znajdź kondensator, zanim się zorientuję. Aha, oni za mną idą, tak? Kondensator. Tutaj będzie chyba magazyn, wydaje mi się. Nie wiem, idziemy przed siebie. Zobaczymy. Z drogi śledziu. Król i panicz jedzie. No. Baczność, Mendo. Jestem taka uprzejma. Dobra, gdzieś dalej przyszliśmy. Które? Które? Dobra, tam jest zbrojownia jakaś, z tego co rozumiem. Tutaj jest takie coś, do takiego czegoś, a w tamtym kierunku kwatery załogi są, okej. No dobra, no to w sumie najbardziej logiczne jest właśnie, żeby iść do czerwonych drzwi. Czerwony zawsze oznacza dobre rzeczy, nie ma co. Kondensator jest blisko. Wyczuwam echa dobiegające ze szczeliny. Oho, to chyba jest to pole całe. Ono? Aiden! Jody! Jody, co się dzieje? To Aiden. Gdzie to? Łęd batam! I tak nas złapali. Złapało Aidena. Gdzie? Ale co się z nim stało? Właśnie.
Noż kuch dybela. Nie mogę przejść tak zgoła. Oż ty w mordę. Ej, patrzcie, chyba po raz pierwszy jesteśmy odłączeni od tej, od Jodie, co nie? Wow! Kurka wodna, jesteś wolną istotą, Aiden! Można się cieszyć. No, powiedzmy. Znaczy, nie no, wyobrażam sobie, że dla niego to też nie jest zbyt fajna rzecz. Wszystkich się pozbędę, co ja tam będę. I'm going on a rampage, że tak to ujmę. Chyba im mechanika uśmierciłam zgoła. Mogę ja coś tutaj rozwalić na przykład? Dobra, krzanić. Dobra, co jest w tym kierunku? Witam Państwa. Państwa też się chyba mogę troszeczkę pozbyć. Że tak powiem, no, zrobię wam burdel, Państwo drogie. No kurde bela, co ja tu mogę? Coś innego mogłam zrobić, jestem tego pewna. W 100% nawet, jestem pewna. Właśnie, idź sobie. A, mogę go jeszcze raz opętać, widzę. Ale po co? Trochę nie wiem, po co ja go mam opętać, ale podziałało, wywaliło go stąd. Stamtąd. Tamto... czekajcie. Ruri, ruri, rura. Para, pa, pa, para. Pa, 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 para, pa, pa, para, pa. Tak. Chodźcie, robaczki, wy moje świętojańskie. Hihi, że tak to imę. Oh yeah! No idealnie. Gdzie ja? Aiden? No? Aiden, wróciłeś! Po prostu daję sobie radę. Szybko! A co tu się dzieje? Odszukaj. Istoty? Istoty! No istoty, to... Tak! To one! No cóż, że tak to ujmę. Mam priorytety. Gdzie? Jezus Maria, utrzymywanie tych kulek to jest ból za każdym razem. Aha, bo ja muszę ją w paru miejscach pewnie uleczyć. No. Chyba tak. Okej. A, cześć! Cześć, Lala! Szybko! Zabierz mnie stąd! Spoko, nie ma problemu. Jeszcze raz i sio. Chodź, Lala, idziemy. W którą stronę się udajemy? Muszę znaleźć Ryana. O! Ryan, jesteś tu? Rozwal je. Czekaj chwilę, bo ja go leczę tu. Dobra. Trochę niedobrze, że z tej strony, ale co tam... A, dobra, odsunęła się. Aiden po prostu jest zdolny nawet bez Jodie. Zaczekaj na mnie w łodzi. Jak nie wrócę za kwadrans, pójdź bez mnie. Zwariowałaś? Wykonaliśmy misję, to uciekajmy, póki możemy. A my ją wykonaliśmy? Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją na świat. No właśnie. Nie mamy czasu, Jodie. Chrzani się! Nie mamy wyjścia. No właśnie. Maria, jaka poturbowana, biedna. Kurwa. Ładunki! Szybko! Zostały w sali przesłuchane. Ładunki? Co? Jakie kurna raz ładunki?
Sobie przysłucham tutaj. O, hello. No cóż, no to chyba jest ta sala. Tak by mi się przynajmniej wydawało. Oj, Jodie, czegoś ty się blokujesz. Przy okazji chciałam sprawdzić, czy tutaj nikogo nie ma. No są istoty, które chyba mają pożywkę z martwych, więc fajnie. Jodie, czy ty się musisz blokować na przejście? Ja wiem, że ono jest wąskie, ale dasz sobie radę. No, bardzo ładnie. To teraz tu. Dobra, co ja potrzebuję wziąć? Stąd jak mnie mam. Kurna, raz kamera! Nie irytuj ty mnie! Ładunki wybuchowe, ta? Zakładałabym. No to co? Powtórka z rozrywki, można powiedzieć. Ja pierdzielę, jak trzęsie. Nie, podoba mi się to. No tak zgoła. Co to, raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy, czy Kai? Nie wiem, przechodzę. YOLO. Hello. Że tak to ujmę, ja już się, wiecie co, nie boję aż tak, jak byłam za pierwszym razem w przypadku, wiecie, kondensatora. Co nie, nie mogę sprawdzić ostatnich wspomnień, okej. Okay. Trudno wobec tego. Mhm. No, za pomocą Aidena to przesunę chyba. Serio, nie? Aiden! Czyli nie tędy, co? No dobra, jak nie tędy, to za wiele na to nie poradzą. Tutaj jest właśnie z badaniami związane. Czekajcie, wezmę, przejdę za pomocą Aidena. Łohoho! Chyba właśnie mnie czeka podróż z czerwonymi drzwiami w gruncie rzeczy. No tak, przecież kurka wodna to czerwone drzwi prowadzą do tego cholernego kondensatora, nie? No dobra, to lecimy. W tym kierunku, zdaje się. Co się dzieje? Ja widzę perspektywę w zakresie kurczę opętania przez te istoty. To to cholera jest, nie mam pojęcia. Póki co zostawiłam Jodie, to jest prawda, ale wolę się upewnić, że wiecie, że nic nie jest, że tak to ujmę, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Jodie po drodze. Tak jak wiecie, niechcący odkryłam tego całego chama, który był wcześniej w tej sali przesłuchań całej. To wolę właśnie sprawdzić, czy tutaj nikogo takiego nie ma. Ale nie widzę, więc po prostu bezpośrednio idziemy. I tyle. W sensie pewnie mnie te istoty będą atakowały, ale... No bo, że tak to ujmę, nie jestem pod tym względem optymistyczna. I tyle. No i mają póki co pożyczkę z truposzy, więc olać. I cieszmy się, że póki co się nami nie interesują i tyle. O, proszę, jaki egzoszkielet! Niesamowity. Kostium płetwonurka i lecimy. Jak ja będę musiała w tym kurczę normalnie pływać, no to wesoło. Kamera! I tak lepsza niż Syberii 3. O cholera, bardzo się boję, Aiden. Kogo to dziwi? Bądź blisko, dobrze? Nie miałam przestrzeni. Bo mi mój kurtka wodna ten pod nadgarstnik zablokował, że tak to ujmę. Dobra, moi mili. Natomiast w tym momencie sobie przerwiemy. No na pewno nieubłaganie zbliżamy się do końca tej gry. Nie wiem, czy to będzie w następnym odcinku, czy czekają nas jeszcze dwa odcinki. Pojęcia nie mam. W każdym razie, no zbliżamy się do końca. Tak więc, moi mili, mam nadzieję, że będziecie też oglądali odcinki następne oraz, że oglądał wam się odcinek ten. Podobał wam się odcinek ten, dobrze powiedziałam. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz jakiś, jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję przesłuchanie. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie, do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!